No i stało się, siedzimy teraz w innym aucie. Miałem wam nie pokazać, mam straszny syf w aucie. Dlaczego straszny syf? No bo musiałem cały majdan ze Scani przewalić tutaj. Udało mi się tylko wsadzić tutaj te rzeczy, na szybko powkładać wszystko tam, gdzie powinno być. I przekroczyłem dozwoloną prędkość i wiecie, i odpalić auto, nie? Także na razie mam jeden miszmasz. Co mi się w DAF-ie nie podoba? Jedno gniazdo znalazłem tylko tego, ładowarki, a potrzebuję, wiecie, połączyć kilka rzeczy, nie? Więc jest słabo, ale jest ciszej. No i stan, kurde, myślałem, że troszeczkę lepszy stan techniczny będzie. Znaczy techniczny jest ok, ale usyfiony ten samochód, mimo że ktoś tam niby sprzątał, ale tydzień roboty będzie w tym aucie. No ale ogarniemy, ogarniemy, na spokojnie. Dobra, teraz gnamy po naczepkę, bo jak widać, naczepki brak. A i ważna rzecz, wiecie, gdzie możemy się teraz spotkać? Na kraju, nie na międzynarodówce. Także pełno zmian. Jadę sobie elegancko drogą, mam naczepę odebrać. Ogólnie to jest, ile ja tu wyjechałem? 7 godzin do celu mam, żeby dojechać, odebrać naczepę. Wyjechałem, byłem na bazie o 6, spakowałem rzeczy do auta i wyjechałem odebrać naczepę. Tylko że będę tam przed 16. Właściwie to chyba nawet po 16, no ale spróbuję być przed. A zadzwoniłem teraz na tą firmę i się okazało, że oni tam tylko pracują do 15. Nie może być lipa, ale ciekawsze jest to, że ja załadunek o 3 w nocy mam. Mam wziąć to na czepę i pojechać na załadunek. Pierwszy dzień i już się zaczyna. I już ona wesoło, nie? No nic, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie to tylko autostrada. Oczywiście przed Wrocławiem złapałem koreczek, standardowo. Drogi skraca, ten do domu późno wraca. Dobra, naczepa podpięta, przejrzana. Taki staruszek, 11 rocznik tej naczepy. Ale to nie naczepą się jeździ, aby tylko nie odpadła, nie? Żeby na nią za mocno nie ciekło. Aczkolwiek dziurki ma. No, bądźmy dobrej myśli. Lecę teraz sobie na załadunek. Załadunek mam o 3-4 rano, zobaczymy. Najciekawsze jest to, że jadę sobie, wszędzie są znaki, 12 ton, że na tych drogach jest. Nie dotyczy tam jakichś pierdół, a idą duże naprzeciwka, ja zresztą też idę, nie? I ja już zapomniałem, jak to jest z tymi krajówkami. Na krajówkach po prostu, chciał nie chciał, trzeba troszkę na te zakręty, na te zakazy patrzeć z przymrużeniem oka. No i dojechaliśmy na firmę, zarejestrowałem się, odpoczynek do 3 godziny, czyli pauzę zrobię. Siedzę teraz, ogarniam ten bałagan w DAF-ie, muszę to wszystko pogarniać, tu na przykład ta rączka od ręcznego się rozdupcyła, się rozlepia. Samochód ma 500 tysięcy przejechane, ale ma takie swoje niedoróbki, w sensie tam gdzie niegdzie pouszkadzane rzeczy są. Trzeba to podociągać. No i przeczyścić rzeczywiście, bo tu jakiś palacz jeździł. Powiedzcie mi, czy kierownica w DAF-ie odpuszcza się tylko w taki sposób? Czy tu jest coś uszkodzone? Bo ja nie jestem przyzwyczajony, że kierownica ma tylko taki manewr. Zawsze się tam jakoś o tak daleko odsuwało. No dla mnie trochę creepy. Jak tutaj laptop położyć albo zupę zjeść? Kiepski temat. Dobra, ja spadam spać, bo zaczynam o 3. I może nagram jutro jakiś sensowniejszy materiał, bo ten dzisiaj to ja sam jestem trochę taki jeszcze, wiecie, zakręcony. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. I do zobaczenia jutro.